Dawaj pieniędzy. Uciekajcie! Musicie uciekać! Ja pierdolę. Gdy sytuacja potoczyła się nie po jego myśli, Carl Johnson postanowił zostać grabarzem. Zaczął on zakupywać zwłoki pobliskich psów, by zarobić na swoje utrzymanie. Udało mu się dorobić tatuażu, który przedstawiał wielbłąda do góry nogami z dwoma garbami na brzuchu zamiast na plecach, a także kutasa zniekształconego na prawym przedramieniu. Był dumny ze swoich tatuaży, bo przypominały mu, od czego tak naprawdę zaczynał. Od ruchania wielbłądów. Teraz został grabarzem i będzie zabijał wszystkich, którzy staną mu na drodze. To on, Carl Johnson. Dzień dobry moi kochani, kolejny odcinek GTA. Trwa nasza wielka transformacja. Udało nam się przypakować, zdobyć klamkę, którą już i tak mieliśmy. Zmieniliśmy fryzurę, wytatuowaliśmy sobie do góry nogami wielbłąda i kutasa. A teraz jedziemy... Jezu, co za zjebane auto. A teraz jedziemy kupić sobie nowe ciuchy. Wchodzimy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prawdziwy grabarz musi mieć prawdziwie dobre ciuchy. Witam. Idziemy przymierzyć nowe stroje. Każde ubranie, jakie kupisz, zostanie dostarczone do twojej garderoby. To spoko. Nie podoba mi się to lustro. Dobra, nie możemy go stłuc niestety. No to przymierzmy coś. I zobaczymy, co wy tutaj macie ciekawego w takim razie. Tułów, nogi, buty, tułów. Aha, spacją się kilka. Dobrze, brawo Tomek. Mistrz, królowie życia. Najlepsze sterowanie w grze. Dobra. Spacja wybierz. Tułów. Zielona bluza z kapturem. Zielona koszula, nie chcemy być teraz poważnymi ludźmi. Podgląd. Można ją gustowniej założyć, przyznaję. Może nie. Chyba CJ nie potrafi dobrze koszuli zapiąć, u dołu szczególnie. Koszula w kratę, kurtka wojskowa. A kurtka wojskowa jak będzie wyglądać? Wygląda jak łachmyta trochę, menel z dworca. Może niekoniecznie. Może nie. To może bluza z kapturem będzie taka przyzwoita w miarę. Jak już idziemy tak, żeby być sensownym. A koszula w kratę? O nie, jest niebieska. Bo z tym nie, wygląda teraz jak głupek. Totalny. Nie, absolutnie nie. Nie tak to ma wyglądać. Dobra, spróbujmy w takim razie na ziomeczkowo go zrobić. Bluza z kapturem. No, już najprędzej, jeżeli coś. Jeżeli już coś, to to. Dobrze. Kupmy. Kupmy sobie w takim razie jeszcze dresy na dół. Będą pasować nieco lepiej niż jeansy. Nogi. Bokserki w serduszka, kamuflaż miejski, szare spodnie. Oliwkowe spodnie, dresy, dresy z paskami. Zielone jeansy. Szare spodnie. I zajebisty dresik, to jest to. Czy to nie są dresy chyba do końca. Ale wyglądają spoko, podoba mi się. Kupujemy. Pięknie. Kamuflaż miejski, hiena. Tak to chcemy. To. Kamuflaż miejski marki hiena. Dokładnie tak chcemy. Proszę bardzo. Spatial modification, motherfucker. Kupujemy. Dziękuję. Królowie życia. Dobra, buty są spoko. Na buty prawie nie zwracam uwagi nigdy. Okulary może jakieś chcemy. Zabawne okulary, czerwona chusta, niebieska chusta. Może zieloną chustę, albo czarną, żeby pasowała. Podgląd. O kurno, ale jesteśmy teraz kozakiem. Angel Boys Gang. Okej. Okay. To mi się podoba. Bierzemy. Kozak. Teraz jest oporowo. Ej, to musimy mieć jeszcze oksy przeciwsłoneczne. Aha, to było w ramach tego. Dobra, to wróć. Nakrycia głowy. Snapbacka jakiegoś. Czapka kierowcy. Kapelusz kowbojski. Wełniana czapka? Nie, no może nie. To po co wydawalibyśmy na fryzjera? Wywal to. W takim razie, dobra, ta chusta nam musi wystarczyć. Dobrze. Tak się robi hip-hop. Tu już nic nie bierzemy. Łańcuch może jeszcze, jakieś śmiertelniki, afrykański wisiorek. Tutaj też chcesz wielbłąda do góry nogami? Nosić? Nie, bez sensu. Nie ma co wydawać na takie pierdolety.
Dziękuję. Daj mi się podoba, absolutnie. Jesteśmy kozakami. Teraz możemy być profesjonalnym grabarzem. Uchuj! Dawaj pieniędzy. Nawet się nie przejęłaś, że ktoś ci niszczy sklep? Wylatujesz z roboty. To się nauczy, żeby dbać o nie swoje pieniądze. Tacy pracownicy właśnie. On nawet nie ma przy sobie nic. A to w sumie dobrze, bo jak pracuję na kasie, to nie powinna mieć przy sobie pieniędzy żadnych. Co pani robi? Halo? Może jakoś pomóc się odblokować? No i już może pani wracać do normalnego funkcjonowania. Profesjonalny odblokowywacz ludzi. Halo? Proszę uciekać. Widać, potrzeba trochę więcej terapii. Dobrze, jak pani wstanie, będzie pani zupełnie odblokowana. Proszę wyjść ze swojej strefy komfortu. Reszta kupujących absolutnie się nie przejęła, bo dobrze wiedzą, że CJ jest najlepszym grabarzem i nie należy wchodzić mu w drogę. Ej, to jest jakiś zjebany w ogóle samochód. Misja wykonana, plus do respektu, dobra. Wracamy na dzielkę, zasejwujemy sobie i bierzemy kolejną misję, bo już wyglądamy jak człowiek. Jesteśmy trochę bardziej przypakowani, mamy lepsze brońki, no czas pozabijać paru skurwysynów. Pięknie. Grabarz nie może się doczekać. Przelotuwa. I could drive as well as CJ, man, I'm telling you. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You right. Cheers, CJ. You can drive, homie. He's tripping. Delikatne przygotowanie, żeby była nieco lepsza aerodynamika i możemy prowadzić. Witam. Zabierz swoich ziomków na terytorium balasu. Oczywiście, że tak. Rolling Heights, Ballers Country. Do us a little drive-by, huh? You know something, matter of fact, you are chauffeur for this little gig. Come on. G, thanks, G. Just don't drive like no fool. It's like this. Tu się przebijemy. Nie, za chuja, nie? Ale tam możemy. Tam jest dziura, dobra? Spokojnie, zaraz tutaj ogarniemy wszystko. Pyk, pyk. Dziękuję, najlepsze skróty, Carl Johnson. Trochę źle pojechaliśmy. Dobra, spokojnie, zaraz jedziemy w prawo, wyjedziemy. Tu. Trzeba nawrócić teraz. Spokojnie, spokojnie, zrobimy nawrotkę małą, ale za chwileczkę dojedziemy. Co się dzieje w tym radiu? Halo? Nie życzymy sobie takich niemiłych słów i wyzwisk. I dzień dobry. Robimy wjazd na chatę. Gdzie moje GoPro? Ballers turf, you dog ready? Yeah, for sure, I'm ready. Carl, just concentrate on the driving and we'll take care of the shooting. Listen to the man, fool. And try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. A nie możemy po prostu w nich wjechać. Dobra, robimy przejazdówę. Spokojnie, nawrotka. Okej. Idziemy jeszcze tutaj, ale w nich wjadę. Grwy. Pięknie. Pięknie. Tak, rozjeżdżamy tutaj w ogóle, proszę bardzo. Carl Johnson wrócił. I wszystkich miażdżymy, nie ma to tamto. Pięknie. Dobra, idziemy jeszcze kolejnych. Spokojnie, nic się nie dzieje, elegancko prowadzimy. Kurwy. Guess who's back. Ale ich rozjadę. O chuj. To było niepotrzebne. Dobrze. Ma dwie gwiazdki. O nie. Co mogę z tym zrobić? Jedź do lakiernika. Zgubisz w ten sposób policję. Dobra, ale gdzie jest? Puszka sprayu, dobra. Pewnie trochę mnie zarzuca na boki chłopaki, ale na pewno dojedziemy w jednym kawałku, nic się nie martwcie. Na pewno się nie zaczniemy palić za chwilę. Ała. Fuck, policja. Fuck you.
Spokojnie, nawracamy. Będziemy się przemalować, zaraz będzie dobrze. No nie, fuck you, bitch. Nie możecie mnie tak dojechać, to byłoby zbyt głupie. Dobra, jest mgła, zgubimy ich na pewno. Zaczyna padać deszcz, mgła, zadymiamy. Robimy za sobą taki big smoke. Widam. Teraz na pewno dobrze nam pójdzie. O chuj, o nie, uciekajcie. Musicie uciekać. Ja pierdolę. Dobra, okej, okay, wracamy do miejsca, gdzie żeśmy zdechli. Jest dużo lepiej. Teraz na pewno damy sobie radę. Jedziemy do lakiernika znowu. Mamy dwie gwiazdki. Na pewno sobie fantastycznie poradzimy tym razem. Okej, piękny zakręt. Idealnie wzięty. Uwaga, stacja benzynowa. Żeby tu głupio niczego nie rozjebać, bo będzie przypał. Elegancko. Pięknie. Nowy kolor jest świetny. Nigdy nie widziałem lepszego. Okej. Zabierz ziomków z powrotem na osiedle. Oczywiście, jedziemy chłopaki. Perfekcyjnie wykonana misja jak zwykle. Carl Johnson, mistrz życia. Królowie życia. Gang Albanii to gang Albanii to gang Albanii. Otwieraj drzwi i VIP nam dawaj loże. Z drogi, kurna, no jeździcie jak te pajace. Falafle. Dobra, wypieprzać. Tutaj, tutaj w prawo. Proszę bardzo. I wjeżdżamy na naszą dzielkę. Tomasz dzielnicowy. Piękna nawrotka, ale mistrz kierownicy. Chcielibyście tak umieć. Bam! Puh! $500, no powiem, to parę browarów sobie kupimy. Respect plus. Trochę jak Google plus. Nie mogę tak mówić, bo to by znaczyło, że Respect plus to nie jest coś, czego chcę i że jest to nieudany, totalnie zjebany projekt. Dobra, bierzemy sobie to. Pięknie. CJ na koniec dnia podlał roślinki. Jedna roślinka. A, mam tylko jedną roślinkę? Tu jest jeszcze roślinka. Druga roślinka. Dobrze. Trzecia roślinka. Bardzo ładne porządki na koniec dnia. Puk, puk. Szkoda, nie mam tyle pomieszczeń, po co mi to? Kolejna roślinka. Aparat, a to co jest aparat? Za gaśnicę. A, tu jest też spray, mogę sobie wziąć. Zamiast aparatu teraz z kolei. Dobra, to pewnie jak tu wrócę next time, to będę miał zmienione. Dobra, przemalujemy sobie troszkę sypialnię. Dobrze, moi kochani, na dziś sobie kończymy. Jesteśmy już totalnie kozakami, ale zapraszam was na jutro na 18 na kolejny odcinek GTA San Andreas. Trzymajcie się, cześć!